Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na długo wyczekiwany film. Wiem, że bardzo chciałyście, żebym taki odcinek nagrała, mianowicie będą to ulubieńcy roku 2020. Standardowo, jak zazwyczaj to u mnie bywa na kanale i też myślę u innych dziewczyn, ten filmik podzielę na dwie części. Dzisiaj będzie część pierwsza, czyli ulubieńcy z pielęgnacji, a w kolejnym odcinku będzie część druga, czyli oczywiście ulubieńcy makijażowi. Jeżeli też jesteście zainteresowane, podoba Wam się w ogóle ten makijaż, który dzisiaj mam na swojej buzi, który u mnie się znajduje, to od razu mówię, że to jest właśnie makijaż ulubieńcami roku 2020, także warto jest czekać na ten drugi odcinek, pomimo że jak wiemy, większość z nas w 2020 tak z makijażem średnio, wiecie, się malowała, maseczki i te sprawy. Ale okej, zejdźmy na ziemię, dzisiaj pomówimy sobie o pielęgnacji, także jeżeli tylko taki temat Cię interesuje, jesteś ciekawy, co się sprawdziło w 2020 u mnie, jeżeli chodzi o pielęgnację, a muszę od razu zaznaczyć, że to był akurat dobry rok, jeżeli chodzi o kosmetyki, bo odkryłam naprawdę pełno perełek, które właśnie tutaj na stole przed sobą mam, to kawka, herbatka w dłoń i lecimy z tym odcinkiem. Zapraszam do oglądania. Dobrze, jak to standardowo bywa, będę szła tak po kolei, jeżeli chodzi o etapy, którymi wykonujemy codzienną pielęgnację. Od razu zaznaczę, że niektóre jakby kategorie zostaną pominięte, czyli może z danej kategorii nie być jakiegoś, z danego etapu, nie być jakiegoś kosmetyku, tylko i wyłącznie dlatego, że no, gdybym miała Wam pokazać wszystkie kosmetyki, które mi się w 2020 sprawdziły i które w ogóle były w ulubieńcach na przestrzeni 12 miesięcy, to ten filmik trwałby chyba ze 4 godziny. Jakbym miała zdefiniować, jakie dzisiaj kosmetyki Wam pokażę, to będą to takie moje święte grale, taki mój azyl, czyli kosmetyki, co do których mam pewność, że wrócę. Czyli takie kosmetyki, że jak coś się zadzieje, mam je sprawdzone, to są to takie moje, wiecie, SOS, wiem, że zawsze mogę do nich wrócić. Więc dzisiejsze to naprawdę kosmetyki są takie wisienki na torcie, creme de la creme. Zaczynamy. Pierwszy kosmetyk, o którym dzisiaj opowiem, czyli zaczniemy sobie od demakijażu, czyli powiedzmy od tego momentu, że tak jak ja teraz mam makijaż, no to muszę czymś go zmyć. I to może być trochę zaskoczenie i mam nadzieję, że nie będziecie miały tego za złe, ale to jest jedyny gagatek, obiecuję Wam dzisiaj, który jest dość świeży w mojej kosmetyczce, a mianowicie, którego używam od... No wy go widzieliście w grudniu, w ulubieńcach grudnia, tak naprawdę jako zaczęłam używać z końcem listopada, ale tak dobrze mi się sprawdził i zanim puściłam dzisiejszy filmik, to ja naprawdę z niego korzystam, no też cały styczeń, nic mnie nie zapchało, nic mnie nie wysypało, wszystko jest ok, a mianowicie będzie to balsam od Fluff. Tak się zakochałam w tym produkcie, to jest taka miłość, niskopółkowy produkt, drogeryjny, do dostania łatwo w każdym Rossmanie, nie wiem czy w Hebe one są dostępne, chyba tylko Rossman, albo u producenta, no ten kosmetyk jako jedyny z takich świeższych perełek musiał się tutaj pojawić. Wybaczcie mi, ale to jest po prostu miłość. Ten zapach, to jak ten kosmetyk pachnie, to by się chciało jeść. Ja mówiłam o tym w ulubieńcach grudnia, że naprawdę powstrzymuję się, żeby tego balsamu nie zjeść. I jak mojemu mężowi powiedziałam, z czym mi się to kojarzy, to powiedział, że mam w 100% rację. Kiedy powąchacie sobie z samego słoiczka, to jest zapach wafelków familijnych. Natomiast kiedy już paćniecie sobie palec, w ogóle on ma konsystencję balsamu, ale pod wpływem ciepła naszych dłoni przekształca się w olejek, który oczywiście z tych dłoni nie spływa, fajnie się rozprowadza na buzi. To kiedy już go sobie rozprowadzimy na buzi, widzicie, mogłabym wąchać i wąchać. Kiedy już sobie rozprowadzimy go na buzi, to z kolei jest zapach delicji, czyli pachnie delicjami. Tutaj wiem, że minimum są dwie wersje takie zapachowe. Ja akurat mam tą wersję z malinami i migdałami. Naprawdę Wam polecam. Plastikowe opakowanie, leciutkie, jeżeli chodzi o pojemność, to jest 50 ml. Bardzo wydajny produkt. Ja z niego korzystam już od 2 miesięcy, teraz będzie praktycznie 2 miesięcy i zużycia prawie, że nie widać. Bardzo fajnie rozpuszcza, czy to podkłady, korektor pod oczami, czy też tusz i cienie. Naprawdę świetnie mi się sprawdza. Uzależniłam się od niego. Kocham, kocham, kocham. Naprawdę niska cena. Polska marka kosmetyczna, firma Fluff, to jest to polski producent, że zresztą większość dzisiejszych kosmetyków będzie od Polaków, z czego jestem mega zadowolona, dumna, że takie fajne kosmetyki tworzymy, także pierwszy gagatek, najświeższy, ale musiał się tutaj znaleźć. Kolejna opcja, jeżeli chodzi o pielęgnację buzi, w ogóle mój zamysł był taki, że miałam zacząć się od czego innego, no ale jak to ja, oczywiście matka, na etacie się zamotałam, więc już lećmy z pielęgnacją buźki. Jeżeli już mamy zrobiony demakijaż, to wiadomo, że musimy jakoś to fajnie wszystko oczyścić,
oczyścić. Z tego, co zauważyłam, to ten balsam od Fluff też całkiem nieźle schodzi wodą, ale ja mimo wszystko lubię dwuetapowe oczyszczanie, więc jak najbardziej potem musi wejść w grę jakiś żel. I tutaj chciałabym Wam pokazać dwie opcje, bo żeli było kilka, które naprawdę świetnie mi się sprawdzały w tym roku minionym. Natomiast stwierdziłam, że chcę pokazać Wam takie produkty, co do których, tak jak mówiłam, na 100% będę wracać. I dwa produkty mega mnie ujęły, oba od polskich producentów, i są to oba produkty, które dały mi efekt nawilżenia. Nie tylko oczyściły tą skórę, nie było efektu piszczącej jakby właśnie twarzy, piszczącej buzi, ale dodatkowo już powoli tą skórę nawilżyły. Pierwszy produkt, o którym Wam powiem, fizycznie go nie mam ze sobą niestety, ale pokażę Wam zdjęcie z internetu. Jest to produkt od Recibo, chyba to się czyta tak, nie? Recibo? Nigdy nie wiem. Wydawało mi się, że jak polska marka, no to czytamy tak spolszczone Recibo. Teraz widzę, że niektóre youtuberki mówią Recibo, więc jakby co mnie poprawcie. W każdym razie Recibo, tutaj mamy żel myjący do buzi z ekstraktem z brzoskwini. Świetne. Jedyne co, nie dajcie się jakby to powiedzieć, żebyście się nie rozczarowały, że on brzoskwinią nie pachnie, no bo niestety nie pachnie, to jest jedyny taki minus, ale który ja w ogóle na to przymykam oko i to kompletnie nie miało potem znaczenia. Jest to produkt, który świetnie oczyszcza i nawilża skórę. Pierwszy taki produkt, z którym się spotkałam, że właśnie nie dość, że domywa wszystko, domywa resztki olejku, makijażu, wszystkich zanieczyszczeń, to jeszcze dodatkowo nie tylko nie sprawia, że ta skóra nie jest piszcząca, ale dodatkowo ona już jest taka mięciutka, przyjemna. Produkt niedrogi, jedyny na razie, który testowałam od firmy Recibo i na pewno nie ostatni. Troszkę potem zapomniałam o tym, żeby jeszcze coś od nich kupić. Te ceny, wiecie, też jedne są przyjazne, drugie mniej. Tutaj akurat zainwestowałam w najtańszy ich produkt. Jeszcze jak na jakiejś promocji, naprawdę super protagziocha, wydajny, jako też obcięłam pod koniec, że wygląda już fatalnie. Tak wszystko wygrzebywałam z tej tubki. Na naprawdę coś wspaniałego. A drugi produkt, który mam tutaj przed sobą i z którego cały czas korzystam, chociaż już powiem Wam, że chyba z 1/3 mi została, jest to pianka. I jest to pianka od Uzdrowisko, która tutaj też musiała się pojawić. Przegenialny produkt. Jest to produkt pierwszy też z takiej kategorii piankowej. Wcześniej z taką jakby konsystencją nie miałam do czynienia. Produkt mega kremowy. Nie miałam nigdy wcześniej nic do mycia buzi, co by było tak kremowe. To jest taka chmurka, takie naprawdę muśnięcie, mega przyjemne. Także jeżeli tylko macie skórę wrażliwą, albo tak jak ja, cerę naczynkową, to serdecznie Wam polecam ten produkt. W ogóle pianki do twarzy to jest must have, bo to jak to sunie po buzi, jak jest delikatne, jak nie narusza nam tej, wiecie, warstwy hydrolipidowej, to jest coś wspaniałego. Bardzo fajne. Dla mnie jedna pompeczka już wystarczy na całą twarz i na szyję, żeby sobie wszystko domyć. Fajnie się pieni, bardzo przyjemny, piękny zapach. Jest to zapach taki naturalny, zapach taki kwiatowy. Uzdrowisko, polska marka kosmetyczna, naturalna. Tutaj mamy 97% natury, tak nam obiecuje producent. I to, co jest innowacyjne, to w tej serii fitoaktywnej, fitodozującej, przepraszam, to jest fitoaktywna pianka oczyszczająca i łagodząca. Cała ta seria fitodozująca, fitołagodząca jest na bazie nie wody, tylko naparu z nagietka. Także coś ekstra, myślę, że to są takie kosmetyki must have, czy to pianka, czy kosmetyk, o którym za chwilę powiem, już Wam zdradzę, które warto mieć przy noszeniu maseczek ochronnych, ponieważ wiemy, że wtedy ten wysyp na twarzy może się pojawiać, a nagietek ma właściwości łagodzące. I tutaj już płynnie przejdę do kolejnej kategorii, czyli do toników do twarzy, i zacznę troszkę od końca, czyli od toniku też od Uzdrowisko, który tutaj no, musiał się znaleźć. Wiem, że to jest hit YouTube'a. Powiem Wam, że mi ciężko by było wybrać, czy bardziej wolę ten tonik, czy bardziej wolę piankę. Jest to tonik, który łagodzi, tonik, który lekko się lepi, więc potem bardzo fajnie do niego się przyczepiają pozostałe produkty, pozostałe kremy. Pierwszy mój tonik, widzicie, pierwszy jakiś, dużo pierwszych razy, ale które nie były bolesne. Tonik, który zupełnie inaczej się dozuje, ponieważ on nie ma żadnej pompeczki, nie ma żadnego spsikiwacza, jak ja to mówię, atomizera, tylko po prostu wylewacie go sobie na dłoń, przypomina trochę taki miodek, znowu ten sam fajny zapach, taki jakby właśnie miodu kwiatowego, takiego, wiecie, bardzo, bardzo przyjemny kwiatowy zapach, ale nie jakiś taki duszący. Tutaj mamy 98% składników naturalnych, też na pach z nagietka, no coś wspaniałego, coś łagodzącego. Natomiast jeżeli chcecie pozbyć się jakichś przebarwień, chcecie zadziałać tak mocniej na skórę, użyć czegoś fajnego, takiego
z dawkiem, z dodatkowym kopem do takiej wieczornej pielęgnacji, bo przynajmniej ja tak tego używałam, to polecę Wam drugi produkt, który też świetnie mi się sprawdził, jeżeli chodzi o tonizowanie buzi, czyli produkt od Linia. No ten tonik też musiał się pojawić, jest to ulubieniec chyba lutego albo marca zeszłego roku, tak mi się wydaje. Linia, również polska marka kosmetyczna. Jest to tonik żelowy, złuszczający, rozjaśniający, który w swoim składzie ma kwas migdałowy 5%, 4% glukonolakton i dodatkowo też mamy tutaj niacinamid, pantenol, jak i kwas hialuronowy. Także z jednej strony jest to złuszczenie, z drugiej strony nawilżenie, także powiedziałabym, że idealny miks. Ja mam cerę naczynkową, cerę wrażliwą i u mnie jak najbardziej sprawdzał się świetnie. Widziałam jakby takie właśnie wybielanie, w cudzysłowie, delikatne, kiedy już kończyłam ten produkt i odnośnie właśnie końca na pół roku mi starczył. Także powiem Wam, że pod koniec już miałam ochotę testować nowe produkty, a ten jeszcze był. Coś wspaniałego, bardzo, bardzo wydajny produkt. On ma 150 ml, niewiele go trzeba, pompeczka. Konsystencję mam, powiedziałabym, tonik żelowy. Z tym bym się tylko nie zgodziła, tutaj raczej żelu nie ma, on ma bardziej wodnistą konsystencję, także musimy uważać, jak go wylewamy na dłoń, ale mimo wszystko coś wspaniałego. Teraz tak się zastanawiam, Baśka, by się rozgadałaś, co będzie kolejne, jeżeli chodzi o następne kroki pielęgnacyjne, no to może polecimy z tymi składnikami aktywnymi i z takimi dodatkowymi rzeczami, które dają nam kopa, a mianowicie powiedzmy sobie o serum. Tak? Tak, niech będzie serum. Jeżeli chodzi o serum, to tutaj stricte takiego produktu, który pod serum by podchodził, to nie mam Wam do polecenia. Natomiast mam dwa inne produkty, które pod tą kategorię podpięłam. Po pierwsze produkt z tej samej firmy, o której przed chwilą mówiłam, czyli od Linia. Jest to produkt, którym przyznam Wam szczerze, troszeczkę zapomniałam i żałuję, bo teraz w tym sezonie właśnie zimowym idealnie by się sprawdził. Produkt, który był moim ulubieńcem właśnie zimą 2020, nawet jeszcze chyba 2019 go zaczęłam używać, już nie pamiętam, a mianowicie jest to olejek ich. Jest to olejek od Linia z witaminą C, kuracja regenerująca. W składzie ma jeszcze dziką różę i śliwkę. Coś wspaniałego. Tutaj mamy 15 ml ekstraktu, ja bym powiedziała takiego eliksiru, ja go chyba tak nazywałam. Coś, co ląduje na naszą twarz nie przed kremem, ale na krem, z tej uwagi, że to jest olejek, czyli ma taką treściwą konsystencję i pamiętajmy, że z kosmetykami jest podobnie jak z alkoholem, czyli od najlżejszego do najmocniejszego, więc jakby to serum, ten olejek bym jednak Wam radziła nakładać na sam koniec pielęgnacji, ponieważ jeżeli ten olejek domkniecie jakimś innym kremem, on nie będzie mógł się utleniać, skóra nie będzie mogła oddychać, no to wtedy możecie się zapchać, a nie o to nam chodzi. Natomiast jeżeli nałożycie go na sam koniec pielęgnacji, na już taką, wiecie, gotową do snu buzię, bo ja akurat tego olejku używałam na noc, coś wspaniałego, cera jest rozpromieniona, rozjaśniona, nie jest poszerzała, jest super dodatkowo nawilżona, nic się nie lepi, nic nie spływa, niedużo tego olejku trzeba na całą buźkę, był mega wydajny, no po prostu cud, miód i orzeszki. Jeżeli chodzi o witaminę C, też bym się nie bała, bo ona tutaj nie jest jakoś wysoko w składzie, skład w ogóle jest mega króciutki, naprawdę coś wspaniałego. Mamy dziką różę, która też, róża ogółem dobrze działa, jeżeli chodzi o cerę naczynkową, jeżeli chodzi o dawkowanie tego olejku, to tutaj mamy pipetę, także no coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego, serdecznie Wam polecam. A druga rzecz, o której mogłabym wspomnieć i to jest takie serum, nie serum, bardziej booster, jest to rzecz też z końcówki roku, która po prostu bardzo mocno mi się spodobała i aż w pewnym momencie jej nadużywałam, a mianowicie nowość od firmy Mia. Mówię nowość, ponieważ wyszły dwa produkty z jednej kategorii, właśnie boostery i to są produkty, które wyszły jesienią 2020 roku. Jest to booster nawilżający i on tutaj musiał się znaleźć. Jest to booster bodajże z peptydami w formie żelowej, galaretki, no coś wspaniałego, coś co możecie używać zamiast kremu, coś co możecie używać pod krem, coś co możecie używać jako maseczkę i ściągnąć nadmiar po jakimś czasie, możecie używać na wiele różnych sposobów. Ja akurat z niego korzystam jako właśnie podbicie działania kremów, żeby to nawilżenie było bardzo mocne, żeby właśnie, wiecie, sobie pomóc, ponieważ ja z jednej strony działam wysuszająco na jakieś zmiany trądzikowe, które ostatnio mi się pojawiały. W dużej mierze z jednej strony one były od maseczek, z drugiej strony są hormonalne, ponieważ moje hormony troszeczkę buzują na przestrzeni tej końcówki roku 2020, a 2021 niestety.
taki mamy klimat, więc używam tego jako podbicie kremów i na początku tak się w tym produkcie zakochałam i dlatego jest bardzo mocno przetestowany, bo używałam go i rano i wieczorem, czyli i rano pod krem i wieczorem pod krem. Już od jakiegoś czasu, chyba od połowy grudnia, używam go tylko na wieczór, bo myślę, że jest to produkt, który możecie używać całorocznie, tak jak ten olejek z linii, bardziej bym polecała jednak na ten sezon jesienno-zimowy. Tak ten booster sprawdzi się też w okresie letnim i myślę, że wtedy na przykład może Wam właśnie zastąpić krem, z tego względu, że on ma też taką lekko lepką konsystencję, więc później myślę, że fajnie na tym mógłby współgrać fajnie z podkładami. One mogłyby się fajnie do niego przyczepiać. Coś wspaniałego. Naprawdę kocham, kocham, kocham. Kiedy już mamy taką dodatkową pielęgnację, o niej sobie powiedziałyśmy, no to teraz kremy. I dzisiaj chciałabym wyróżnić chyba tylko jeden krem, znaczy nawet na pewno. Tak sobie podsumowałam cały rok i stwierdziłam, że jeżeli chodzi o kremy na noc, właśnie w rutynie tej wieczornej, to nic takiego aż tak mnie nie urzekło, co mam pewność, że na 1000% będę do tego produktu wracała. Natomiast jeżeli chodzi o kremy na dzień, no to tutaj mam takiego gagatka. Ogółem 2020 rok był to rok firm kilku polskich, m.in. firmy Mia. Ona bardzo mocno się wybiła u mnie na kanale, z tego względu, że robiłam tam często zamówienia, albo na innych stronach internetowych, nie tylko od producenta coś kupowałam. I naprawdę przetestowałam wiele ich kosmetyków. I 99,9% jestem z nich zadowolona. I są to kosmetyki świetne. I tak samo było w przypadku kremów. Zużyłam dwa ich kremy. Dwa kremy, znaczy jednego cały czas używam. Są to kremy z tej serii My Wonder Balm. I tak się zastanawiałam, który z tych kremów Wam dzisiaj pokazać. I stwierdziłam, że pokażę tylko jeden, czyli ten taki najfajniejszy, który stwierdziłam, że jednak najlepiej się na mojej cerze prezentował. Najlepiej jakby ją pielęgnował na dzień, a mianowicie będzie to krem kokosowy. Troszkę śmiesznie, ponieważ jest to krem, który jest dedykowany dla skóry mieszanej i tłustej. Mi się wydaje, że moja cera, znaczy wiem, że jest mieszana, ale wydaje mi się, że bardziej idzie w kierunku takiej suchej niż tłustej ostatnio. Natomiast jest to krem, który myślę, że najfajniej mi się z niego korzystało. Kremy Mia bardzo lubię z tego względu, że to są kremy, no właśnie, one są takim paradoksem same w sobie, ponieważ są to kremy treściwe, a lekkie. Kremy bogate, a lekkie. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o składniki aktywne, jeżeli chodzi o całą dobroć, które nam dają, o to nawilżenie, to one jest bardzo mocne. A z drugiej strony są to kosmetyki na tyle lekkie, że idealnie sprawdzą się pod makijaż, bardzo szybko się wchłaniają i makijaż bardzo ładnie po nich sunie. Tutaj wersja kokosowa najlepiej przypadła mi do gustu, jeżeli chodzi o zapachy. Jest to wyrazisty zapach, ale nie jest przytłaczający. Bardzo, bardzo przyjemny, taka nutka kokosu, powiedziałabym subtelna, może wyrazisty właśnie nie, subtelna, na przykład żółty krem jest dla mnie jednak trochę za mocny, zbyt egzotyczny, za mocny zapach, natomiast jeżeli chodzi o ten kokosowy, to tutaj nic mnie nie dusiło. Jeżeli chodzi o krem różany, od razu Wam daję znać, że on w ogóle jest prawie że bezzapachowy jak dla mnie, więc w ogóle ma zapach najdelikatniejszy. Bardzo, bardzo fajne, intensywne nawilżenie, szybkie wchłanianie się, jak widzicie, tubka jest cała wymęczona, to jest denko, tutaj już nic nie ma. Te kremy mają 75 ml, starczają, trzeba je zużyć 6 miesięcy i powiem Wam, że mniej więcej 6 miesięcy chyba ja z nich korzystam, jakoś tak. Naprawdę cud, miód i orzeszki, a właściwie cud, miód i kokos. Przejdziemy sobie do kategorii, która naprawdę zrobiła na mnie wielkie wow w roku 2020. Już dawno tak nie było, żeby jakieś kremy pod oczy naprawdę tak mocno mnie zaskoczyły pozytywnie. Jeżeli chodzi o kremy pod oczy, stosowałam kilka. Naprawdę tutaj był przekrój, no nie aż taki mały, mogę powiedzieć. Natomiast też stwierdziłam, że pokażę Wam taką wisienkę na torcie, czyli kremy, do których wiem, że będę wracała i które są warte swojej ceny, które bardzo mocno, pozytywnie mnie zaskoczyły. I po pierwsze będzie to krem, który stosowałam głównie na wieczór, krem treściwy. Ja do pielęgnacji takiej wieczornej rutyny bardzo takie treściwe kremy lubię, pod oko. A mianowicie jest to polska marka Shydeer. No wszystko w tym produkcie tutaj mi się zgadza, wszystko mi się w nim podoba. Jest po prostu wspaniały. Kocham, kocham, kocham. Polska marka Shydeer, jeżeli ktoś mnie ogląda, to serdecznie Was pozdrawiam. Naprawdę świetne kosmetyki. Po tym kremie zakochałam się, muszę jeszcze w coś od Was zainwestować na 100%. Jest to krem, który dokładnie nazywa się naturalny krem do skóry okolicy oczu. I na dzień, i na noc. Powiem Wam, że krem jest mega wydajny, on ma 30 ml, jego trzeba zużyć w 6 miesięcy, ja z niego korzystałam chyba z 9, przyznaję się bez bicia, aż w pewnym momencie przestałam, ponieważ zauważyłam, że zapach się zmienił i z bólem serca Wam powiem, że niestety tutaj jeszcze trochę mi tego kremu zostało, także całego nie zużyłam, zostało tak, nie wiem, 1/4, może nawet nie, no może 1/5.
Natomiast to już nie jest ten sam zapach, który był na początku. Ten krem ma taki zapach, powiedziałabym, mieszany, cytrusowy, z nutką kofeiny, bo kofeinę tutaj w składzie też mamy. Bardzo fajny, pobudzający okolice pod oczami, bardzo ładnie ją nawilżający. Tak naprawdę, jak nie macie jakiejś wymagającej skóry, albo nie jesteście pielęgnatko-holiczkami. Nie wiem, jak to nazwać, nieważne. W każdym razie, jak nie macie frika na punkcie pielęgnacji, to rano już nic nie trzeba używać, bo to tak bardzo dobrze nawilża strefę pod okiem. Tu 99,3% jest naturalnych i certyfikowanych składników ekstra. Fajne opakowanie z takim drewienkiem, tutaj wieczkiem, no pięknie to wygląda. Produkt nie jest tani, bo on kosztuje chyba 99 zł, natomiast ja go kupiłam na jakiejś promocji minus 30%, także serdecznie Was zachęcam, żeby na takie promocje bacznie zwracać uwagę. A drugi kremik, który mnie zachwycił, stwierdziłam, że też muszę o nim powiedzieć, to jest to Złotko z drogerii, niedrogi, idealny pod makijaż, mój faworyt, jeżeli chodzi o krem na dzień, z którego cały czas korzystam, bo jest też mega wydajny. On ma 15 ml i jest to kremik od Cosnature. Cosnature to raczej nie jest polska marka kosmetyczna i to jest ten przeciwzmarszczkowy krem pod oczy z granatem. On jest z granatem, tutaj jest napisane, że do skóry 35+, no ja 35+ jeszcze nie mam, chociaż już bliżej niż dalej, ale jeszcze nie. Coś wspaniałego, tutaj już nic więcej nie widzę, jeżeli chodzi o opis producenta. Bardzo fajny, on ma nam ujędrnić tą skórę, właśnie być przeciwsmarszczkowy i powiem Wam, że ja to widzę, widzę wygładzenie, widzę ujędrnienie. Naprawdę potem korektory, później kiedy ten krem się wchłonie, suną jak życie, naprawdę wyglądacie ekstra. Macie tą skórę napiętą. Krem jest treściwy, bogaty, ale tutaj mam nadzieję, że na przewidce zobaczycie, że kiedy go sobie mocniej wprasujecie w tą skórę, to bardzo fajnie, szybko się wchłania. Także ja od siebie serdecznie polecam. Też bardzo przyjemna forma aplikacji, bo tutaj mamy tubeczkę, nie musimy paciać palca, tylko po prostu tyle, ile chcemy, to sobie z tej tubki wydobywamy. Naprawdę coś wspaniałego. Nieduża ilość starczy nam na okolice jednego i drugiego oka. Także od siebie serdecznie polecam. Szczególnie jak na co dzień się malujecie, no to ten kremik to jest must have. Jeżeli chodzi o cenę, około 15 zł. Dobrze, dzióbki kolorowe. Musimy podkręcić tempo, bo ja gadam, gadam i gadam. Jeżeli chodzi o pielęgnację buzi, to został nam jeden już tylko i wyłącznie kosmetyk, jeszcze potem przejdziemy do ust i potem do innych partii ciała. Mianowicie, jeżeli chodzi o twarz, to jeszcze nie wspomniałam Wam o jednym kosmetyku. Mianowicie nie wspomniałam o takiej dodatkowej pielęgnacji, czym na przykład są maseczki. I tak sobie stwierdziłam, że maseczek bardzo dużo przewinęło się na moim kanale, czy to maseczek w płachcie, czy takich tradycyjnych w kremie, ale jakbym miała wspomnieć o jednej maseczce, która naprawdę uratowała mi nieraz życie, uratowała mi dzień, czy uratowała mi nagrywki na dzień przed, to będzie to maseczka, która jest, którą dostałam w 2019 roku od mojej przyjaciółki, która na początku nie zrobiła na mnie efektu wow, dopóki nie pojawiły się większe zmiany na mojej buzi. A mowa tutaj o tej zielonej maseczce, jeżeli mnie oglądacie szerokowej, fionowej, jeżeli mnie dłużej oglądacie, no to na pewno ją znacie. Tutaj jest firma Natura Estonica Bio, oczyszczająca maseczka do twarzy przeznaczona do cery tłustej, mieszanej i wrażliwej. Maseczka głęboko oczyszcza pory, tonizuje skórę. Coś wspaniałego, jeszcze sobie tutaj muszę spojrzeć na ściągę, jeżeli chodzi o składniki aktywne. Ta maska jest wzbogacona w ekstrakt płótnicy islandzkiej, olej drzewa herbacianego, witaminy i ekstrakt białej glinki. No właśnie, drzewo herbaciane też jak najlepiej dobrze wpływa na moją skórę, więc jest to idealny produkt, który sprawdza się, jeżeli chodzi o oczyszczanie, jeżeli chodzi o zmiany trądzikowe. 2020 dał nam wszystkim w kość, również mojej cerze. I kiedy pojawiały mi się głównie jakieś większe zmiany, takie wiecie, bulwy, że tak powiem, na twarzy, nakładałam sobie nawet punktowo tą maseczkę, ona jest w formie takiego zielonego kremu i wtedy to po prostu było ukojenie, ja widziałam, że nawet kiedy trzymałam tą maseczkę na punktowo godzinkę, pół godzinki, to już od razu po zmyciu, nawet jeszcze nie na następny dzień, tylko od razu po zmyciu, jakby ta zmiana była mniejsza, jakby była wyciszona, także naprawdę coś wspaniałego. Ja mówiłam, że dla mnie ta maseczka jest zamiennikiem tej słynnej maski, którą też już miałam kiedyś z Sephory, z cynkiem i z miedzią. Coś wspaniałego, nie niska cena, ta maska kosztuje jakieś 11 zł, 12, coś takiego. Na internecie na pewno dostaniecie, zresztą wszystkie produkty dzisiejsze postaram Wam się podlinkować. To jeszcze przejdziemy sobie teraz płynnie do ust i tutaj fizycznie nie mam tych produktów, nie wzięłam z łazienki, już nie będę biec. I jeżeli chodzi o usta, no to też był problematyczny temat w 2020, bo częściej je gdzieś tam smarowałyśmy balsamami niż malowałyśmy, no bo maseczki i te sprawy.
I tutaj dwa produkty chciałabym wyróżnić. Pierwszy, który najpierw na mnie zrobił dobre pierwsze wrażenie, ale nie było efektu wow, i dopiero kiedy ponosiłam go na sobie dłużej, poużywałam chyba z miesiąc, to zobaczyłam, że jest to najlepszy balsam, jaki do tej pory miałam, a mianowicie są to balsamy od firmy Knip. Knip, nigdy nie wiem, jak to się czyta, to jest niemiecka firma, także jakby co, poprawcie mnie w komentarzach. Coś wspaniałego. Ja Wam tutaj na przybitce pokażę wersję waniliową, z której jeszcze nie korzystałam, ona jest nierozpakowana. Natomiast ta wersja, z której ja korzystałam, którą sobie ukochałam, pierwsza, którą zakupiłam na jakiejś promocji rossmanowskiej, jest to ta wersja bodajże chyba z magnolią, chyba tak, z kwiatem magnolii, taka z różową zakrętką. Po pierwsze, piękny design, taki koreczkowy, trochę jak korek od wina, ale nie o to w tym chodzi. Są to pomadki mega wydajne, bardzo mocno nawilżające, super działanie, regenerujące, coś wspaniałego. Nie są one tanie, bo jak na pomadkę płacić 21-22 zł nie jest to mało, ale co jakiś czas pojawiam się na promocji w Rossmanie, także wtedy zachęcam, żeby je kupić, czy też na jakiejś promocji w Hebe, bo z tego co kojarzę, tam też te kosmetyki są dostępne. Coś wspaniałego. A drugi produkt, który mnie uszedł i to z końcem roku 2020, jest to serum do ust. Jest to serum od polskiej marki kosmetycznej AA, Wings of Color. Serum wzmacniające kolorat ust, tam tint, taki tint można powiedzieć. Bardzo fajnie mi się sprawdził, z olejkiem różanym. Jest to serum, z którego dalej korzystam na co dzień, już jest na końcóweczce. Naprawdę prawie że denko, ale mega lubię. Piękny zapach, super się utrzymuje, nie lepią się usta, trochę taki balsam błyszczyk. Rzeczywiście wzmacnia ten kolor ust, moje się robią od razu piękniejsze, takie lekko zaróżowione. Trochę nawet powiększa optycznie, mogłabym powiedzieć. Coś wspaniałego. Bardzo, bardzo lubię, koi te usta, także to są tacy moi dwaj faworyci, jakbym miała podsumować ten zeszły rok. Mam jeszcze pielęgnację ciała, ale mamy, nie mamy, nie mam tutaj nic Wam do polecenia. Jest też pielęgnacja włosów i ci, co mnie długo oglądają, to wiedzą, że ja włosomaniaczką nie jestem. Ale, nie wyłączajcie odbiorników, dwa produkty do włosów dzisiaj Wam pokażę. A tak, także jeżeli Baśka pokazuje coś do włosów, to muszą być petagdzioszki, ponieważ tak jak mówię, włosomaniaczką nie jestem. I teraz tak, jeżeli chodzi o 2020 rok, był to znowu rok pierwszych razy i pierwszych takich, wiecie, styczności z różnymi kosmetykami, tak samo było z włosami. Po raz pierwszy kupiłam sobie peeling do skóry głowy i peeling, o którym będę mówiła, jest to na razie jedyny, który testowałam, także ci, co mnie oglądają, na pewno wiedzą. Jest to peeling od firmy Bandy. Jest to z tej serii Tricho Aesthetic, czyli cała ta trichologiczna seria, którą Bandy ma, bo oni mają, to też jest polska marka kosmetyczna, ona już 30 lat jest na rynku. Oni mają bardzo dużo tych serii i właśnie ta trichologiczna jest to stricte taka seria do włosów. Ja tutaj mam Tricho Peeling, to jest oczyszczający do skóry głowy. Bardzo fajny produkt. To już jest dosłownie końcóweczka. Gdybym była tylko systematyczna, bije się w pierś, to bym tego produktu już nie miała. Natomiast mimo wszystko jest to bardzo wydajny produkt. On był w ulubieńcach chyba marca, luty, marzec, jakoś początek roku. Tutaj mamy 100 ml i powiem Wam, że gdybym go używała tak jak planowałam początkowo, raz na dwa tygodnie, to i tak myślę, żeby mi starczył na jakieś 6 do 8 miesięcy. Naprawdę bardzo wydajny produkt. Mamy pipetę, fajna żelowa konsystencja, która też tak łatwo nie spływa z tej głowy. Fajnie możemy go sobie aplikować. Ja zawsze robię sobie przydziałki na głowie i tam tą pipetą go sobie umieszczam i wmasowuję w skórę. Jak za 100 ml, koszt 38 zł, uważam, że to nie jest dużo. Produkt mega wydajny, taki mentolowy zapach. Bardzo fajny, daje efekt ochłodzenia. I jakbym miała tak Wam naprawdę już krótko podsumować ten produkt, powiedziałabym, że jest to idealny kosmetyk przed i po imprezie. Dlaczego? Przed imprezą z tego względu, że on tak fajnie tą skórę głowy Wam doczyści ze wszystkich śmieci, mówiąc brzydko, że podbiją się włosy od nasady, bo będą miały taką możliwość, więc dostaniecie takie volume, którego myślę, że wiele Polek oczekuje, wiele Polek chce takiego efektu. A dlaczego po imprezie? Ponieważ jak idziemy na jakąś imprezę, no to wiemy, wchodzą w grę suche szampony, lakiery itd., itd. Wszystko to, co nam tą głowę, włosy zalepia i często takie produkty ciężko jest nam zmyć zwykłymi szamponami, więc wtedy taki peeling jak najbardziej super się sprawdzi. Dla mnie złoto, na pewno będę do niego wracać. Jeżeli tylko macie mi do polecenia jakieś inne peelingi do skóry głowy, dawajcie znać koniecznie w komentarzach pod tym filmem.
A drugi produkt do włosów, który chciałabym wyróżnić, będzie to szampon. Jest to szampon, który też ukoił moją skórę, wypielęgnował przez ten rok, a mianowicie szampon od Pharmacelis. Tutaj wątpię, żeby to był super naturalny skład, ale mi to nie przeszkadza. Pharmacelis to seria H, chyba tak? Włosy i skóra głowy. Potwierdzona skuteczność i tolerancja, ultra łagodna formuła micelarna. Jest to właśnie szampon micelarny, kojąco nawilżający dla skóry wrażliwej. No i moja skóra taka się zrobiła. Byłam u fryzjerki i też mi wytłumaczyła, że moja skóra głowy jest mieszana, przytłuszczająca się, czyli w mniejszych, znaczy mieszana, w niektórych miejscach jest przytłuszczająca się, w niektórych jest przesuszona. Ten szampon jest delikatny, więc same używanie tego szamponu myślę, że nie zdziała u Was takiego super rezultatu. Ja to robię w taki sposób, że myję, tak jak moja fryzjerka zaleciła, dwa razy głowę przy jednym myciu. Po pierwsze używam jakiegoś oczyszczającego szamponu, który mi doczyści wszystkie, wiecie, tam właśnie śmieci z głowy, który doczyści te miejsca przetłuszczające się, a dopiero później używam tego micelarnego szamponu, który ukoi skórę, właśnie wrażliwą, taką, wiecie, nadszarpniętą przez oczyszczanie, który spowoduje, że nie będzie tego świątu, chyba tak, nie będzie swędzenia głowy, bo z tym miałam naprawdę spory problem w tym roku. Coś wspaniałego. Serdecznie Wam polecam. Nie jest może super tani, bo ten kosmetyk kosztuje jakieś 35 zł, 33 zł, ja go kupowałam w aptece. Tutaj mamy 250 ml, ale też jest szamponem wydajnym. Dobrze, kochani, jeżeli chodzi o ten odcinek, to myślę, że to by było na tyle. To była taka w pigułce pielęgnacja, która najlepiej mi się sprawdziła w tym 2020 roku. Tak jak powiedziałam, jeżeli były jakieś kosmetyki, o których dzisiaj nie wspomniałam, a które pojawiały się w ulubieńcach 2020 na przestrzeni tych 12 miesięcy, nie jest tak, że ich nie lubię, sprawdziły mi się. Ale kiedy sobie na przykład je porównałam do innych kosmetyków późniejszych czy we wcześniejszych testach, kilku na przekroju, wiecie, tych kilku lat, no to stwierdziłam, że to nie jest aż taka peta gdziocha. Natomiast dzisiaj pokazałam Wam te naprawdę takie super, 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 co do których będę wracała, jak nie będę miała pomysłu, czego użyć, albo jak będę chciała coś bezpiecznego, jeżeli będę miała jakieś problemy skórne, no to na pewno, czy z włosami, to na pewno do tych kosmetyków będę wracać. Jeżeli jesteś tutaj nowy u mnie na kanale, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału, żebyśmy dalej rośli wspólnie. Jeżeli chcesz być na bieżąco z filmikami, 2 tygodniowo się pojawiają, to też warto kliknąć w ten dzwoneczek, bo wtedy masz powiadomienia na telefonie. Ja już Was ściskam mocno, jak dzisiejszy filmik Wam się podobał, to poproszę o kciuka w górze i w kolejnym odcinku widzimy się z ulubieńcami makijażowymi. Swoją drogą dajcie mi znać, czy też bylibyście chętni do obejrzenia ulubieńców takich domowych, ulubieńców niekosmetycznych 2020, czy coś takiego dla Was nagrać, czy to ma sens, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Żegnam się dzisiaj z Wami, buźka, pa, pa.